Naszym dzisiejszym gościem w studiu jest Zosia Nowakowska, wokalistka i aktorka musicalowa. Wymień trzy rodzaje straży. Jezu, to nawet mówi, o nie! Straż pożarna, straż przybrzeżna, straż, nie wiem jaka. Graniczna. Graniczna. Wymień trzech, o Jezu, trzech członków zespołu The Beatles. Lennon, McCartney chyba, tak? I nie wiem, więcej nie znam. Boże, ciężka ta gra. Najgorzej, ja nie lubię presji czasowej. Zawsze jak w milionerach są te pytania takie na początku, to jest dramat. Wymień trzy przeglądarki internetowe. Google, Jezu, a YouTube to się liczy? Nie. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, z internetów to w ogóle jestem słaba. Mozilla, Chrome. O Jezu, to ja Safari. Znam tylko Google. A Safari też znam, dobra. Wymień trzy powody, aby zjeść ciasto. Jest dobre, jest słodkie i daje dużą przyjemność. Okay. To łatwe, bo lubię oby ciasto. Takie tylko. Wymień trzy miejsca, gdzie można spędzić wolny czas. Dom własny, na łonie natury i kino. Wymień trzy urządzenia do mierzenia czasu. Taka klepsydra, zegarek i zegar słoneczny. Okay. Wymień trzy piosenki biesiadne. A biesiadne to też disco polo? Nie wiem, nie znam jakieś... Jezu, nie wiem. Teraz, o właśnie, to jest ten moment, kiedy się już rozprężyłam. Wymień trzy rzeczy, które można połączyć ze sobą. Ubrania. Drewno, nie wiem. Drewno połączyć ze sobą? No drewno, dwa kawałki drewna, można połączyć i stworzyć mebel. Okej, okay, teraz dobra. To dla mnie tak na bieżąco trochę, bo się trochę teraz zaczęłam tym interesować. Wymień trzy niebezpieczne zawody. Żołnierz, policjant, strażak. Wymień trzy części twarzy. Nos, usta, policzki. Wymień trzy rzeczy, które unoszą się na wodzie. No człowiek się w sumie unosi. Jakieś, nie wiem, piórko. Coś jeszcze można wziąć? Łódka. Liście. Liście. Wymień trzy rzeczy, których nie robią dorośli, ale robią dzieci. No, często tak jest, że się nie śmieją dzieci, dorośli. Nie bawią się. Nie wiem, co jeszcze. Dobra. Ja uważam, że wszystko mogą robić dorośli, to co dzieci. Śpiewasz od szkoły podstawowej, a może i dłużej, jeżeli się nie mylę. No, z szkoły podstawowej. Co skłoniło cię do obrania tego, tej ścieżki kariery? Tak naprawdę to się tak stało bardzo, bardzo naturalnie, bo ja na początku grałam na flecie poprzecznym i chodziłam do szkoły muzycznej i bardziej w tą stronę instrumentalną się jakby to wszystko kierowało, bo też mi całkiem nieźle szło. Ale jakoś tak moja pani od muzyki, bo ja byłam w ogóle bardzo nieśmiała i do teraz trochę to mam, ale było tak, że po prostu ona mnie wyciągnęła gdzieś tam z tej ławki szkolnej i postawiła na środku, coś tam kazała zaśpiewać. No każdy tak musiał, prawda, w szkole wiadomo. I ona tak, że coś tutaj jej się podoba, może bym przyszła na zajęcia dodatkowe. No i tak przyszłam i na początku występowałam mniej więcej, teraz nie mogę tego zrobić, bo mam grzywkę od przedwczoraj, ale jakby tak, że miałam te włosy po prostu na twarzy i śpiewałam i gdzieś tam tak, o tak, żeby tylko mnie nie było widać. No i tak moje pierwsze występy tak mniej więcej wyglądały. No i to była chyba piąta klasa podstawówki, więc dosyć późno. Ale jak już zaczęłam śpiewać, to zaczęło mi się to tak podobać, że wiedziałam, że chcę bardzo i miałam różne zespoły. To kiedy był ten moment już takiego na serio śpiewania profesjonalnego? Znaczy dosyć szybko, bo ja w piątej klasie zaczęłam w ogóle cokolwiek robić wokalnie. A na poważnie już zaczęłam śpiewać, jak miałam 16 lat, bo wtedy już zaczęłam śpiewać w Teatrze Muzycznym Buffo w Warszawie. Przeprowadziłam się ze swojego małego miasteczka w Wielkopolsce z Kościana do Warszawy, właściwie sama. Bo to było tak, że... Trudno było. No bardzo ciężko, tym bardziej, że ja zawsze byłam taka córeczka mamusi, tatusia przy spódniczce i ja nawet do właśnie mniej więcej klasy piątej podstawówki w ogóle nie chciałam chodzić spać do żadnej koleżanki, bo to był dla mnie jakiś totalny dramat, że muszę się rozstać z mamą. Więc to, że nagle musiałam wyjechać 350 km stąd, a jeszcze wtedy nie było autostrady, więc nie było tak łatwo przejechać jak teraz i to była wielka wyprawa, więc rodzice mnie bardzo rzadko mogli odwiedzać.
Rozmowy telefoniczne też były wtedy jakoś kuriozalnie drogie, więc też rachunki z czasów, kiedy pierwsze były moje miesiące w Warszawie, rodzice spłacali te długi jeszcze długo, bo nie mieli serca rozłączyć się ze mną, bo ja tam płakałam i lamentowałam. A oni no rozmawiali, ale wiadomo było, że wtedy to było bardzo kosztowne jeszcze. Początki były bardzo dla mnie trudne. Ja w ogóle chciałam wracać, nawet pamiętam, że miałam rozmowy z Januszem Józefowiczem, takie, że on już sam nie myślał, że właśnie chcesz jechać czy do domu, czy co ty chcesz robić, bo ja po każdej eliminacji, którą mieliśmy w Ojcówku, bo byliśmy na takim obozie przygotowawczym do Romeo i Julii, po każdych eliminacjach, gdzie wszyscy, którzy odpadli, płakali, to ja płakałam, że zostaję. Bo po prostu była dla mnie tragiczna sytuacja. No i on właśnie kiedyś mnie wziął i mówi, czy ty chcesz w ogóle tutaj być, czy chcesz jechać do domu? I ja tam, panie Januszu, ja właściwie to nie wiem. I on był tak zdziwiony, bo on chyba zawsze wszystkie tam w ogóle się zdarzały sytuacje, że jak dziewczyny odpadały, to w ogóle na kolana i prosiły go, żeby zostać, że on jeszcze jedną szansę. I to było dla niego dosyć dziwne, ale ostatecznie stwierdziłam, że w sumie to mi się tak zaczyna nawet trochę podobać, więc może zostanę. No i zostałam, no i tak, do dzisiaj zostałam. I dalej. Ale to teraz coś sprawdzę. Jesteś absolwentką studiów psychologicznych. Si. Dlaczego? Biorąc pod uwagę to, że już od dziecka śpiewasz i już wtedy było to profesjonalnie, dlaczego nie wybrałaś kierunku muzycznego, tylko akurat psychologiczny? Czy to taka, wiesz, na przyszłość, że jakby to nie wyszło, to może psychologię? Znaczy ja zawsze się bardzo interesowałam psychologią. Mhm. Jak się dostałam do Romeo i Julii, to byłam już jakby też, już byłam wtedy w klasie pierwszej liceum, miałam pójść do klasy pierwszej liceum. I byłam w Kościanie w klasie, która typowo przygotowuje do psychologicznego kierunku, czyli polski biologia. Mhm. I to był taki mój plan od zawsze równoległy, że ja zawsze wiedziałam, że to jest coś, co mnie bardzo interesuje i zawsze też psychologia kliniczna właśnie tak stricte. To było taki mój konik. I zawsze to lubiłam do dzisiaj. Jest to dla mnie taki temat, że nie zostawiam tego jeszcze na 100%, bo mam drogę otwartą. Jest ciężko to pogodzić naraz, bo miałam taki okres, że starałam się robić jakieś staże w szpitalach i w jakieś rodzaju pewnie wolontariatu, coś takiego, no bo ciężko o zatrudnienie, jeżeli nagle masz próbę o 10 i musisz na nią iść. I starałam się to pogodzić, ale na razie nie da się tego zrobić naraz za bardzo. To był też taki jakby mój drugi naturalny kierunek i nie żałuję, że te studia skończyłam. Jeszcze w przyszłości wrócisz. No właśnie, być może. Być może to się da jakoś połączyć, bo też miałam taką propozycję kiedyś na Uniwersytecie Muzycznym, żeby na przykład zająć się psychologicznie artystami. Mhm. Bo to jest też taki temat, który nie jest w Polsce jakiś bardzo taki rozkręcony. Mhm. A tak naprawdę sytuacja tremy, tej oceny społecznej, którą ludzie zajmujący się sztuką szeroko pojętą mają bardzo codziennie, tak naprawdę są wystawieni, bo wychodzą codziennie na scenę, czy dzisiaj, nie wiem, internet i wszechobecny hejt i te różne rzeczy, które wczoraj jakiś taki filmik oglądałam, gdzie gwiazdy czytały sobie nawzajem hejtujące rzeczy. No straszne totalnie i sama też tego doświadczyłam gdzieś tam w internecie, że ktoś. Ale rzucasz to, czy raczej tym się bardzo przejmujesz? Znaczy staram się nie, w ogóle staram się nie czytać. Tak. Mhm. Jak nawet są jakieś rzeczy, to nawet nie wiem, najbardziej to w Twoja twarz mi znajoma, jak brałam udział w tym programie, to tam zdarzały się jakieś komentarze, nie miałam ich jakoś bardzo dużo też, ale tam się zdarzały, ale często było tak, że ktoś bardziej mi mówił, bo ja starałam się tego nie czytać, bo uważam, że nie ma się co tym przejmować. To jest człowiek, który cię ani nie zna, ani tak naprawdę pewnie gdybyś się cię spotkał twarzą w twarz, to nie byłby w stanie tego powiedzieć. Tak. I pewnie by powiedział, że jest super i w ogóle jesteś ekstra. A w tym internecie jakoś jest tak, że wszyscy mają odwagę. Tak, nie? I dają jakiś upust jakichś takich emocjom, z których, nie wiem, u nich w życiu im przeszkadzają i po prostu się wyżywają na Bogu Ducha w innych ludziach, którzy no fakt, że się wystawiają, no bo nie da się ukryć, że się w jakiś sposób wystawiają na tą ocenę. No ale jeszcze wracając właśnie do tej psychologii, no to właśnie jest to jakiś też pomysł, żeby to połączyć może w przyszłości i wykorzystać moje doświadczenie jako artystki i jakby przełożyć na to co z psychologii można najlepszego i jakoś może pomagać kolegom po fachu. Masz na swoim koncie wiele ról musicalowych. Gdybyś mogła teraz wrócić do któregoś musicalu z przeszłości i zagrać jeszcze raz?
Znaczy tak naprawdę nie mam aż tak wielu tych ról, bo jakoś ja miałam... No kilka jest. Kilka. Uznajmy, że kilka. Kilka, tak. Do Romeo i Julii byłoby mi trudno wrócić, bo już chyba to jakby jestem już za stara. No proszę. Już połowa starsza niż wtedy. No, wtedy miałam lat 16, teraz mam 31. To już trochę byłoby ciężko wbić się w te sukienki chyba z powrotem. Zresztą już tak trochę jestem. No, Mamma Mia też była takim spektaklem, gdzie grałam osobę już wtedy młodszą 10 lat niż byłam, bo miałam chyba 27, a ona miała 18, coś takiego. Nina była przed chwilą w Pilotach, więc jeszcze się tak bardzo nie stęskniłam. No chyba najbardziej to Metro, tak w sumie zagrałabym chętnie jeszcze, bo jest to taki spektakl, do którego mam duży sentyment i dużo emocji z nim jest związanych i takich prywatnych i zawodowych. I to był taki czas w ogóle w życiu, gdzie to się wszystko mieszało. No, to myśmy byli taką ekipą w tym czasie, że pracowaliśmy razem, też mieszkaliśmy, jak mieliśmy te 16-17 lat, to byliśmy jakby zgrupowani w mieszkaniach po 3 osoby, 4 różne. Później wieczory były Uczymy się ról? No raczej inaczej. Wieczory wyglądały wtedy imprezowo bardziej, albo też uczyliśmy się normalnie do szkoły, no bo chodziliśmy, graliśmy wieczorami spektakle, albo też były na przykład 2 spektakle, czy typu 15 i 19, a wcześniej od 8 rano byliśmy normalnie w szkole. Więc często było tak, że trzeba było się uczyć albo po prostu iść spać. No ale byliśmy na pewno taką bardzo zżytą ekipą, więc jakby te spektakle, które były w UFO, bardzo mi się też kojarzą z takim czasem, pewnie może takim trochę studenckim, bo ja już potem jak byłam na studiach, to żyłam bardziej dorosło niż większość moich koleżanek, które się tam, nie wiem, nawet na przykład w liceum dziewczyny się zastanawiały, czy je ktoś puści na imprezę. Ja bardziej miałam problem, żeby opłacić rachunki swoje, więc to była ta różnica. Lubisz musicale? To jest pytanie retoryczne, na pewno. Czy nie? Nie do końca. To jest zawsze takie śmieszne, bo ja nie jestem fanką musicali. Jak idę do teatru, to najczęściej idę do dramatycznego teatru. To się bierze z tego, że grasz w musicalach, czy...? Znaczy ja w ogóle jak zaczęłam przygodę z musicalem, to w ogóle nie wiedziałam, co to jest musical. Bo mnie zaprowadzono na ten casting do Romeo i Julii i mi się kojarzyło to z panami w rajstopach i w ogóle jakimś takim baletem. Ja wtedy chodziłam w glanach, miałam takie długie swetry i słuchałam jakiejś Nirwany i tym podobnych rzeczy. I nagle musical. I jakoś tak w ogóle nie słyszałam, nie interesowało mnie to nigdy. No i teraz, szczerze mówiąc, moje jakieś tam muzyczne zainteresowania też są trochę gdzie indziej, bo teraz z kolei jakieś takie jazzowe rzeczy bardziej, soulowe, no troszeczkę gdzie indziej. Na co dzień nie słucham w domu piosenek z musicalu, to na pewno, ale i też nie jeżdżę, nie podróżuję, nie oglądam, szczerze mówiąc, może to straszne, co mówię, no ale tak jest. Jest kilka takich osób tylko, które znam, którzy pracują w musicalu i przyznają, że no, nie jestem jakimiś wielkimi fanami, ale lubię. Nie powiem, że to jest coś, co jest w ogóle nie mogę patrzeć albo nie wiem, coś tam. Bo ja lubię te spektakle, w których gram, lubię w nich grać, lubię samą ten proces, który się dzieje. Jestem otwarta na to, na musicale, tylko nie jakby też. Patrząc na znajomych kolegów, którzy skończyli musicalowe szkoły i oni na studiach często robią cały przegląd musicali świata. No to u mnie takiej historii nie było, bo ja w tym czasie zajmowałam się innymi rzeczami, albo psychologią. A to, co się jakby dzieje muzycznie, musicalowo, to często poznaję te musicale w momencie, kiedy na przykład jest casting i trzeba się zaznajomić z materiałem. Ty nie masz wymarzonej roli w musicalu chociażby do zagrania? Nie masz takiej jednej na przykład roli, o której marzysz, żeby zagrać w musicalu czy zagranicznym? Kiedyś bardzo nawet, bo muzyka jest, ale dlatego, że ona jest chyba, jest musicalowa. Jekyll and Hyde. I chyba to była Lucy, to była ta taka niegrzeczna bardziej postać, bo była taka jedna bardzo, bardzo grzeczna i ona śpiewa tak wysoko, sopranowo, czego ja za bardzo nie lubię. I czy też nie mam takiego głosu. A druga postać to była taka postać dziewczyny, która pracowała gdzieś tam w jakimś takim domu uciech i była dla mnie ciekawsza po prostu do zagrania i też wokalnie idealna i ta muzyka była wspaniała i zawsze chciałam zagrać, byłam nawet na castingu. Czyli skłaniasz się ku tym gorszym charakterom jednak? To jest zawsze ciekawsze. Zawsze ciekawsze, bo te takie grzeczne dziewczynki, teraz dlatego się bardzo cieszę, że w musicalu Aida mogę zagrać Amneris.
Aida jest też piękną postacią, nie można powiedzieć, bo naprawdę jest dzielna, szlachetna i silna. Mhm. Nie jest to też taka jakaś filigranowa dziewczynka z porcelany, tylko wręcz przeciwnie. Ale Amneris, jakby bardzo się ucieszyłam, że to właśnie do tej roli, w tej roli dyrektor mnie zobaczył akurat przy tej produkcji, bo jest no, niesamowicie ciekawa, bo się zmienia i takie role, które właśnie dają możliwość pokazania bardzo różnych stanów emocjonalnych i różnych nawet różnych jakichś stron charakteru, bo Amneris na początku się jawi jako taka może trochę nawet infantylna, troszkę okrutna, rozpuszczona księżniczka i dopiero później, żeby nie zdradzać, bo to prawda cały czas musical, dopiero zaczęliśmy grać, ale zmienia się i okazuje się, że ma też w sobie takie wrażliwe nuty i dużo dobra. I takie role są bardzo ciekawe, jak można się właśnie na scenie zmieniać. To zawsze to bardzo, bardzo lubię. No i też jakby nawet w tych najgorszych postaciach zawsze to z czegoś wynika, tak? To ich zachowanie, ich ta zła natura, która tak jak teraz nawet jest ta czarownica, tak, na tobie, mm-hmm. teraz film, to tam też jest, że niby osoba, która wydawała się zła, okazuje się na końcu, że tak. Jakby to wszystko, ona tak naprawdę w sercu jest dobra, tylko spotkały ją takie rzeczy, mm-hmm. że stała się no taka, jaka się stała. Wspomniałaś Aidę. Amneris na pewno jest atutem tego spektaklu, ale co jeszcze według ciebie przemawia za fenomenem tego spektaklu? Że tam jest ta ponadczasowa, no to jest nawet takie hasło, ale to jest prawda, jest to ponadczasowa, piękna historia miłosna tak mhm. naprawdę. I nie tylko, bo właśnie jest dużo takich innych wątków, na przykład, które właśnie Amneris trochę też wprowadza, bo ona jest tutaj tą trzecią trochę, bo mimo, że jakby jest narzeczoną Radamesa, który więc na początku to naprawdę to między nimi tak naprawdę powinno być to uczucie największe. Pojawia się Aida i między nimi kiełkuje piękne uczucie, do którego w sumie z Amneris z czasem też jakby widząc, jakie to jest wielkie uczucie, zyskuje szacunek i jakby docenia je. No na pewno właśnie to jest to, że jest piękna, piękna historia miłosna, która wiem, że ludzie się bardzo wzruszają i to do nich przemawia i jak każdy myślę odnajduje w pewnym, albo właśnie w historii Amneris, która odkrywa różne niefajne rzeczy dla siebie, albo w historii Aidy i Radamesa, każdy troszeczkę może swoich losów gdzieś tam przemycić. To jest na pewno to. Na pewno jest no muzyka, która jest piękna. Elton John jest autorem muzyki i naprawdę są piękne utwory, bardzo różnorodne, bo na przykład, no znowu Amneris, no ale no niestety ona ma naprawdę, moim zdaniem, wspaniała jest ta rola, bo jest i idealnie można trafiło. Naprawdę jest genialna, bo można zaśpiewać na początku utwór W rękawie As, który był na konferencji, więc jeżeli ktoś się oglądał, to jest znany, albo może się zapoznać, więc to nie jest tajemnica. Który jest taki bardzo, nie wiem, jak Aretha Franklin nawet, taki z groove'em i można tam naprawdę się powyżywać i nieźle zaryczeć. A potem ma Amneris też takie momenty bardzo liryczne, więc tak samo w przypadku innych bohaterów musicalu są takie bardziej rockowe utwory, nawet są takie lekko reggae. Jest naprawdę bardzo duży wachlarz muzyczny. Co jest na pewno świetne, więc ma wiele plusów ten musical. Zostawiamy teraz musicale. Czy masz lub miałaś w planach wydanie solowego albumu? Bo wiem, że był etap z zespołem jakiś. Tak, to dawno temu już było. Tak, znaczy ja już chyba z 10 lat temu był taki plan, żeby nagrać właśnie swój album. To gdzieś tam się wtedy rozeszło i nic z tego nie wyszło. No i teraz jakby chyba pierwszy raz w sumie to powiem, ale jest taka sytuacja, że jesteśmy już praktycznie na progu wydania nowego materiału i jest plan, żeby to się stało w styczniu, ale jak to wiadomo... Jeszcze jak mówi się styczeń, to zawsze jest... Mam nadzieję, że nie, bo to już też jest, teraz ten proces tak naprawdę trwa już, kurczę, 2 lata albo 3, że już tak pracujemy nad takim no właśnie nowym projektem wspólnie i gdzieś tam on już się rodzi, te piosenki już tak naprawdę czekają od, nie wiem, roku gotowe
I, co dlaczego nie było tego? No i właśnie tak cały czas coś. Ja jestem bardzo zajęta i ludzie, z którymi ten projekt współtworzę, również mają bardzo dużo innych swoich zajęć. I jakoś zawsze chcieliśmy, żeby to było tak zrobione naprawdę już jak będziemy tego chcieli najlepiej w danym momencie, jak się da. Teraz już jest wszystko. Wydaje się, że powinno się udać już za chwilę z sesją, teledyskiem pierwszym i takimi rzeczami, to ma się już stać nawet w listopadzie, więc mam nadzieję, że to zrobimy i że będzie w styczniu. Bierzesz udział w serialach, masz rolę w serialu, śpiewasz musicale, teraz koncertujesz i z tego, co mam zapisane, dubbing. Był tak. Jeszcze przygoda z dubbingiem. Co tak. Najwięcej tobie sprawia przyjemności z tych czterech rzeczy? Ja myślę, że wszystko po trochu. Ja najbardziej jestem taka chyba koncertowa, tak szczerze mówiąc, bo ja na koncertach się czuję zawsze najfajniej, jeszcze najlepiej, jak mogę wybrać swój repertuar, który chcę zaśpiewać i zrobić to po swojemu. I takie te swoje koncerty, których nie mam za dużo, bo też jakby ani nie mam czasu, żeby to wszystko ogarniać. Ale jeżeli jest taka opcja, żeby na przykład u mnie w rodzinnym moim mieście się zdarza, że mogę taki koncert zrobić, to się zawsze bardzo cieszę, że może właśnie mogę zaśpiewać coś, co lubię też. Teraz się zbliża okres świąteczny i też będą koncerty takie świąteczne z Mazowieckim Teatrem Muzycznym, w których wezmę udział. Będzie ich aż 5, więc się też bardzo cieszę i zapraszam. Jeszcze dokładnie nie wiem terminów i godzin, ale na pewno na moim Facebooku będzie. Więc te koncertowe plany są zawsze dla mnie wielką radością. Ja tak naprawdę, kurczę, naprawdę wszystko lubię, bo serial jest dla mnie stresujący, nie ukrywam, bo to jest coś nowego i obecność kamery czasem powoduje, że tak jak w teatrze w ogóle nie mam problemu, tak naprawdę no, jakoś to idzie już płynnie wszystko. To nagle wszyscy, jak się włącza ta kamera, to mam czasami tak, że nic nie pamiętam. Więc jest taki stres, że jest po prostu, to jest dziwne. Ale tylko kamera ci przeszkadza, czy jeszcze może obecność tylu osób na planie? Chyba wszystko naraz, bo masz, ale ta kamera i to, że jest to ujęcie i że wiesz, że musisz, że jak coś się zepsujesz, to trzeba zrobić jeszcze raz i ci wszyscy ludzie muszą czekać, muszą to znowu oglądać i muszą jakby, już się niecierpliwią, bo pewnie już żona z obiadem czeka albo coś. A co w teatrze, jak się zadzieje wpadka? No właśnie, Jezu, wczoraj było, naprawdę, i właśnie się cieszyłam, że się to wydarzyło, bo zawsze się ktoś pyta, a jakie zabawne historie z teatru? Nigdy nic nie mam takiego i teraz mam. Wczoraj mogę zdradzić, wszyscy, którzy byli, to widzieli, bo się śmiali, widziałam, ale czasami właśnie się, no wiadomo, że czasami zapominamy tekstu, zmieniamy tekst, no zawsze jest nadzieja, że nie zorientuje się nikt, a wczoraj zrobiłam, myślę, popisowy numer. Wyszłam na scenę, do takiej sceny, gdzie to, no, w ogóle Amneris jest taką modnisią, więc ona się przebiera co scenę, właściwie jest nowa sukienka. I wychodzimy razem z Aidą i w pewnym momencie, w chwili, kiedy Aida nigdy do mnie nie podchodzi, nie dotyka mnie już na pewno, bo trochę tak jest, że ona nie może tego zrobić, bo jest moją tam służącą w tym spektaklu, ja jestem jednak przyszłym faraonem. I ona nagle podchodzi do mnie i mnie chwyta za rękę i mnie tak jakoś obejmuje. I widzę, że się wszyscy śmieją i potem się okazało, że ja wyszłam z przyczepionymi do tyłka rajstopami, które zwisały cały numer z mojej sukienki. Cały zespół za mną, stałam na początku, więc nie widziałam. Cały zespół kombinował, jak je zdjąć, żeby nikt tego nie zauważył. I też nie mogli za bardzo do mnie się zbliżać, bo ja jako ten faraon trzeba zachować jakiś taki dystans. Więc no, ale ty nie miałaś się tego pojęcia. Nie miałam pojęcia, ale szczerze mówiąc, w chwili, kiedy właśnie Aida chwyciła, Basia Giewont, chwyciła mnie właśnie z tyłu, to o tym pomyślałam, bo już kilka razy się zdarzało, że z tymi rajstopami wychodziłam, tylko je sama ściągałam. Po prostu, także no, widziałam, że ludzie z przodu mieli niezły ubaw. Mam nadzieję, że no przepraszam, no, ale zdarza się. Twoje plany na przyszłość, poza płytą? Ja jakoś specjalnie nigdy nie planuję, szczerze mówiąc, różnych rzeczy. Bardziej mam takie jakieś osobiste marzenia, może bardziej, i podróżnicze. Gdzie byś takie chciała pojechać? Ja mam tyle kierunków, tylko że. A tak najbardziej w tym większość. No, teraz ja od kilku lat już marzę, żeby pojechać do Tajlandii, na Sri Lankę i tak dalej. Tylko że to są kierunki, które trzeba by było jechać zimą, bo tam jest wtedy najlepsza pogoda. A ja zimą mam najwięcej pracy i raczej mnie nie wypuszczą z teatru, więc będzie ciężko z tymi kierunkami. Teraz ostatnio też ja się zakochałam 2 lata temu w Portugalii bardzo i gdzieś tam.
Byłam tam ale tak naprawdę tydzień. Właśnie, zakochałaś się, ale w czym dokładnie? Wiesz, mówienie, że zakochałam się w Portugalii, no właśnie, jest takim ogółem. To jest ciężko uchwytne, bo ja tak naprawdę uwielbiam, jak jest gorąco, a tam nie było gorąco, tylko tak średnio. Był dosyć duży wiatr zawsze, bo tam jest wiadomo, że to wszystko z tych oceanów tam się kulminuje i uderza w lądy, więc było dosyć dużo wiatru. Na pewno jest, uwielbiam te płytki tamtejsze, to jest na pewno, są cudowne. Na pewno, jak mówię teraz, najbliższy remont to będą te płytki, ale byliśmy na takiej pięknej plaży w rezerwacie przyrody, tak troszeczkę niżej niż Lizbona. Gdzie była taka przestrzeń i ja kiedyś robiłam takie relaksacje i takie wyobrażenia jakieś sobie, takiego miejsca jakiegoś najbardziej bezpiecznego, takiego, w którym się dobrze czujesz. No i wizualizowałam sobie jakąś tam taką, no, wyobrażoną swoją krainę. No i jak pojechałam na tą plażę, to się, po prostu zdałam sobie sprawę, że to jest to miejsce. To było w ogóle kosmiczne dla mnie, bo tam tak było, jak w tych moich wyobrażeniach, było bardzo, no naprawdę, to było takie, no, że ja tam usiadłam i po prostu poczułam się taka szczęśliwa i mówię, w ogóle kupuję tu dom, chcę tu zamieszkać, mimo że tam było naprawdę zimno i był naprawdę wiatr, co ja tego nie cierpię, bo teraz na przykład te zimowe okresy teraźniejsze są dla mnie mega ciężkie, a tutaj widać mi tyle ciała, jak wychodzę z domu, więc no, ale to tam było i też, no wszystko, kurczę, i jedzenie, i wszystko, no ale to ta Portugalia jakoś tak mi zapadła i wino Porto, też uwielbiam jakoś tak, no bardzo. Życzymy Ci wszystkiego dobrego, dziękujemy za wywiad. Dzięki wielkie.